Och, hej wszystkim z tej strony PG. To kolejny odcinek i kolejna sesja z Pokémon Platinum Randomizer Nuzlocke. Ja pierdzielę, czyż to nie jest zajebista rzecz mieć problemy techniczne? Oczywiście kurwa, że ja muszę je mieć na wszędzie! Ale tak czy siak, no, nie jest czas, żeby się pieklić na te pierdolone sprawy, ale przez to teraz mam mniej czasu do nagrywania oczywiście. Tak czy siak, no, oto nasza ekipa. Wszyscy na 33 levelach, zaraz wam powiem dlaczego, mam tutaj ściągę już przyszykowaną. Tak więc no, otóż kolejny problem techniczny. Nie zapisał mi się poprzednia sesja, w której tam chyba Gardenię żeśmy pokonali nawet i te wszystkie odcinki po tym aż do tego Jubilee Life City, czyli gdzie my tam jesteśmy. Teraz tylko zerknę. Jubilee Life? Nie, Hearthstone. Jubilee Life gdzieś tutaj jest, o. Ale ze mnie nie do rozwój. Ale dobra, chwila jeszcze tylko. Dam frameskip 0, jak już kurde i tak powoli to kurwa działa, to niech przynajmniej nie klatkuje, nie? Niech... No, tak jest o wiele lepiej. Tak więc no, otóż... Musiałem oczywiście wszystkie poki szukać, tak jak żem złapał i tak dalej, no nie, oczywiście natury będą inne, może levele będą inne, ale tak czy siak pokemony te same są. I tak, szukając ich, dobiłem Rexia 33 level, nie? I wszyscy byli gdzieś tak koło, ja wiem, 29-30, więc już ich dobiłem do końca. Wziąłem tego Kadabrę i jego też zacząłem trening, ale tylko jego nagrałem, bo tak! Tak więc, jeszcze pewnie zauważyliście, w prawym dolnym rogu zrobiłem sobie hotkeye do poków, które złapałem i które zostały zabite. Zaraz wam pokażę. Gitnę, o, widzicie? Jedno przyciśnięcie. A nie. Coś z emulatorem się dzieje nie tak. Aha. Okej, okay, muszę w takim razie kurde hotki zmienić. Bo kurwa mać tak trzeba. Key bindings. Next niech będzie Y. Previous niech będzie U. Add K, subtract J, I, 3, 4, 5, no wszystko już działa. Mam nadzieję, że licznik deadów się nie zwiększy. Tak czy owak, no. Jeszcze pewna taka sprawa administracyjna. Rexio i Lalka zostali złapani na tym samym, w tym samym miejscu. Dopiero się zjarzyłem, kiedy w drugim odcinku ludzie mi o tym powiedzieli, widzicie? Tak, patrzyłem w zasadach Nuzlocke'a, co z tym w takim razie zrobić. No nie, wyszło na to, że eventowe pokemony się nie liczą, to znaczy, że... Jest! Rexia mogę zachować i Lalkę. Jest git. Ale no, to pierwszy i ostatni raz będzie coś takiego, bo ja jednak wolę łapać jeden na strefę i tyle. Eventowe liczyć jako te złapane w danej strefie, tak więc no. Let's fucking go! I przy okazji tak, gra wygląda nieco gorzej, bo próbowałem się z szybkością bawić, a teraz tego nie będę kurde od... Chociaż nie, bo te czarne kurwa pikselki mnie denerwują. 3D settings może. Nie. Emulation settings. Okej, okay, dobra. Mały reset, całe szczęście mam... Nie, dalej będą kurwy jebane. Nie, debilu pierdolony! Kurwa mać, wszystko się jebie! A! Dynamic Recompiler, może to wyłączę. Nie, bez Dynamic Recompilera to jest w chuj powolne, więc ty możesz zostać. Wiecie co, jebać to, nieważne. Będzie na tą sesję grafika nieco gorsza, ponieważ jebać kurwa to jebane gówno. Let's go! Hej, ten, jesteś... A nie, z tobą gadałem wcześniej. Gdzie jest ta jebana idiotka? Contest Hall. A, no tak, teraz tam musimy iść. W sumie też sobie przypomniałem. Tędy muszę iść.
Och, mój bohater! Och, hej Maciek! Moja stara! Co ty tu robisz? Czekaj, nie, naprawdę? Johanna jest twoją starą? Więc możesz być gwiazdą kontestów. Och, nie wiedziałam o tym. Nigdy nie rozmawiałam z moim barachłem na temat kontestów. Jestem naprawdę zszokowana, że wy się znacie obydwoje. O tak, właśnie. Muszę podziękować ci za wcześniej. Proszę, weź to akcesorium! Nie, nie powiększa HP procentowo moich poków i nic, tylko jakieś gówno jebane. Daj to akcesorium na twojego Pokemona przed kontestem. Da ci niezłe podkreślenie sofistykacji i glamuru. Jestem sędzią kontestów, więc przyjdź do nas i się zabaw. Jeżeli nie jesteś pewien, tam jemy także sesje praktyczne. O, patrzcie, kto tam jest w tej fioletowej sukience! Oczywiście chyba już wiemy, kto to jest. Och, Joanna, widzimy się potem. Nie spodziewałeś się, że mnie zobaczysz, e? Nudziło mi się, więc przybyłam tu do Hartholm, żeby trochę, no, wakacje mieć. A jestem pewien, że jakbym miał flya i bym poleciał do domu, to byś tam była. Te twoje wakacje by się szybko skończyły. Po prostu też jestem zszokowana, że cię tu widzę. Ale czy naprawdę chcesz wejść do kontestów? W ten sposób, będąc ubrany? Kiedy twoje poki są tak dobrze ubrane, nie możesz normalnie się ubierać. Lepiej weź załóż jakieś brudne dresy. Nie, albo masz garnitur. Jestem pewna, że będzie na tobie dobrze wyglądać. W końcu ja to wybrałam. Okej, idź baw się na kontestach, miotku. Kontesty dadzą inny look i inny, że tak powiem, charms, czyli... Może inne te elementy ich charakteru, czy coś, wiem, to nie to, ale... To powinno być doświadczenie, które otworzy ci oczy, na razie. Może byś wróciła do jebanej sali, co? Yes, I beg your pardon. Aui, jesteś tutaj, żeby kontesty oglądać? Mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawił. Ja, Fantina, gym leader of Hearthstone, nie wykonuję mojej roboty, będąc w sali. Jest bardzo, jakby to powiedzieć, très fantastique. Fantiną jestem ja oczywiście. Pozwól, że zobaczę. Wyglądasz na très młodego. Enfin, w końcu na to wygląda. Nie mogę, będę na ciebie czekać na gym. Całe szczęście, że tych kontestów nie muszę ogarniać. Tak więc no szczerze wam powiem, kontesty to mało interesujące rzeczy, jeżeli już robiliśmy je w Heart Gold, w tym Ruby, Sapphire i Emeraldzie. Ponieważ kontesty są fajne, ale bądź co bądź w większości bezużyteczne. Fajna odskocznia, ale nic za nią raczej nie ma przydatnego. Przynajmniej tak, o ile dobrze pamiętam. I czy mi się zdaje, czy trochę muzyka się zmieniła? Chociaż nie, nieważne. Tak więc idziemy dać wpierdziel trzeciemu liderowi. O, czego? Hej der, jak tam ci idzie? Ta sala jest bardzo zakręcająca. Wiesz, jaka jest dzika? Powiem ci, najpierw, po pierwsze, jest bardzo czarno. O, nie martw się, mam latarkę tutaj dla ciebie. Także tutaj... Także są normalni trenerzy i oni też mają latarki. Jeżeli naświetlisz jednego albo ciebie znajdą w świetle, walka będzie, kurde, wrzeć! A okej, a to teraz jest bardzo ważne, to jeżeli chodzi o podłogę. Najpierw musisz znaleźć jedną niebieską podłogę w pokoju i zapamiętać, jaki ma na niej jest wzór. Dalej musisz iść do czerwonych drzwi z tym samym wzorem
Tak więc idź i przez czerwone drzwi, żeby do liderki pójść i tak dalej. Jeżeli wybierzesz złe drzwi, będziesz tutaj wysłany. W sumie sam nie pamiętam, jak ta sala mniej więcej wygląda. Tak przy okazji. Mimo tego, że to nasza trzecia liderka, to jest tak naprawdę piąta. Otło. O kurde, muszę moją odznakę wypolerować, bo jeszcze zerdzewieje. Chociaż nie chce mi się. Dobra, let's go. W sumie tak jak powiedziałem, sam nie pamiętam, jak to mniej więcej ta sala wygląda. Siema. O, buh, przestraszyłam cię? Ta walka cię wystraszy, siusiaku jeden. Jestem niezależną kobietą, jestem silna. O, Hitmonlee. Zgadnij kto... Da mu wpierdziel. Dokładnie, Reksio. Hell yeah. Tak więc, no, szczerze mówiąc, ostatnio też to, ten mam taki humorek, żeby w Pokémony grać. I tak nam nie zada zbyt dużo, no właśnie. Tym bardziej dlatego, że jest poparzony. Sam nie wiem, kurde, na 3DS-ie gram w Silvera oryginalnego. Cóż, będzie chyba 50 raz, jak będę przechodził. No może niekoniecznie Silvera, bo zawsze to w Krystala grałem. Tak czy owak, no. Jest git. Do Whitney doszedłem. Jeszcze tylko Whitney nie pokonałem. W sumie to zaraz zaczną się te... pełne ewolucje się pokazywać. Kurde, powinienem zmienić, ale nieważne. Tak ten, jeszcze jeżeli chodzi o te sale w tym... teraz o, no nie? Mimo tego, że Fantina jest piątą liderką, z którą będziemy się bić, to ona ma przystosowane levelowo Pokémony do walki, jeżeli chcemy wcześniej się z nią pobić. Jeżeli natomiast pójdziemy po kolei z liderami, to będzie miała normalne levele. Teraz będzie miała niższe niż powinna, że tak powiem. Czyli jest git, to znaczy, że nie padnę. Water sport. Pływanie? Kajaki? Surfing? Jaki water sport? Żaden, bo kurde nie żyjesz. Tak. Nazywasz się Jasmine? Ja pierdzielę. Nieźle cię rodzice skrzywdzili, chłopie. Może powinienem... Ile mam kasy? Powinienem, kurde, leki ponakupywać. Przynajmniej jakieś super potiony, żeby były, mimo tego, że wolałbym energy ruty i tak dalej pokupywać, ale co tam. Jak będę miał flya i będę mógł lecieć wzdłuż i wszerz, to będę wracał do... Jak to miasto się nazywało? Przepraszam, że takim noobem jestem czwartogenowym. Nie. Bye. No ale no. Tak to już jest. Może powinienem jeszcze ponakupywać. Nigdy nieważne, nie wiadomo, co się stanie. No, w ten sposób to chciałem powiedzieć. Wypierdzielaj, demoniczne dziecko. Właśnie. Kurde, do Pokémon Center powinienem jeszcze pójść. Wiem, że tylko z Rexiem, ale walić to. Tak, jeszcze fajny trik jest, z którego właśnie często korzystał w Silver, Gold i Crystal. Otóż kiedy zdeponuje się Poka do peceta, to później jak się go weźmie, to jest oczywiście w pełni wyleczony. Więc no... Jak na przykład jeden Pok jest ranny czy coś w tym stylu, to zawsze można do peceta wsadzić i tyle, jak gdzieś Pokémon Center nie ma. Na przykład to bardzo mocno się przydaje w tym, gdzie jest... jak to się nazywało, ten Book Catching Contest w National Park. Tam mówiłem, gdzie przed Whitney. Kółko, kwadrat, trójkąt. Gdy fajnie to tak PlayStation plagiatować. W sumie to już nawet chyba przypominam sobie, czemu nie pamiętałem o tym, o tej sali, ponieważ była taka łatwa. Ale hej, fajne, nie powiem. Kim? No właśnie, a propos Delcati.
byłem zaintrygowany, dlaczego ona nie dostawała żadnych ataków podczas level upa. Wiecie co wyszło? Że nie może się uczyć żadnych ataków przez level up. Więc z drugiej strony dobrze, że dałem jej Aurora Beam. Tak więc... co z tym zrobić? Ja pierniczę! Dobrze wiesz, że przegrasz, nie przedłużaj tego, cioto! Jasna cholera. Tak więc no, zarąbiście jest spotkać dziczypoka, który nie może się... O, dziękuję, lalko. Good job! Fajnie jest spotkać dziczypoka, który niczego się nie nauczy poprzez level up. Mimo tego, że prewolucja Delcatis Kitty może się uczyć rzeczy levelując bez żadnego problemu. To oznacza, że czasami nawet lepiej zostawić poka we wcześniejszej ewolucji. Jednak niekiedy jest to Nuzlocke, bo wtedy padnie. Więc mam nadzieję, że Simon szybko się zmieni w Kabutopsa, bo jak nie, to będzie źle. Nie! Kurde, nie udawaj, że mnie zauważyłaś. Dobrze wiem, że ty, kurde... Dobrze wiesz, że z tobą pozagadałem. Przy okazji, wiecie, co w tamtej trawie można było spotkać? Pewnie widzieliście w montażu treningowym, ale co tam? W tej trawie, tam gdzie trenowałem. Kurde, Charizarda pieprzonego. A mi zasrany Castform się trafił, którego nawet nie będę używał. Bo to gówno. A mogłem Charizarda złapać. Niech to szlak. Ciebie też niech szlak trafi. Zapotionowanie. Tak przy okazji, no w sumie to ja wiem, że tam Charizard to trochę taki też przereklamowany strasznie po... Ale walić to, Charizard przynajmniej jest przydatny i fajny. No. Shieldon. Chyba Moodshot... Tak, chyba dobrze zadziała na tobie. Chyba poczwórne obrażenie od tego dostajesz. Wiem na pewno, że od tych, od walczących ataków, bo jesteś jednocześnie stalowy i... Kurde, spierdalaj z drogi! Stalowy i kamienny. Właśnie, nie zobaczyłem wzoru. Cholera jasna. Serduszko. O, dobra, ciebie nie zauważyłem. What does it feel like taking one step after another into darkness? Dyrektorze Scott. O kurde, marsz tomb. Zazdroszczę ci. Tak. Chciałbym Mudkipa złapać. O cholera. Ale to nic, powinien przetrwać. Powinien! Okej, mamy problem. Dobra. Chyba mam rozwiązanie na ten problem. Co on chciał użyć? Nie zauważyłem, bo napisy za szybko lecą. Kurde, Marstomp i cała jego linia ewolucyjna to bardzo dobre defensywne poki. Kurde, jak muszę go napierdzielać, żeby mu tylko HP spadło. Szkoda, że trawia z tego poka nie mam. Raz dwa się z nim rozprawił. Satu. On też jest fajny. Me first. A nie, zaraz. Okej, już myślałem, że dostanę w piernicz super efektywnie. Na szczęście tak się nie stało. Jestem zbyt mądry. Chociaż może powinienem... Tak. Przezorny, zawsze ubezpieczony, tyle wam powiem. Nie chcę, żeby licznik śmierciów się podniósł. I czemu pewnie się zastanawiacie, czemu po angielsku to piszę? Ponieważ tak jest fajniej. No kurde, przestaniesz! W sumie Reksio by ci dał niezły wpiernicz. Wiesz dlaczego? Bo Reksio ma bajt, a ty jesteś psychiczny. To już trwa za długo, zrobię tak i tyle. Nie miej żadnego kurwa tego... Nie wiem, ataku, który zabija jednym ciosem. Me first, spieprzaj. No. Śmierdzisz.
Dobra. Nie doczytałem, bo nie ma co. Tak. W sumie może was dam na wyższą półkę. Powinienem tak zrobić. Super Potion. Nie chce mi się do peceta wracać. Chociaż pewnie robię błąd. Bo Fantina tak mnie kurde dupę zmiażdży, że to będzie boleć. Już z tobą walczyłem? Tak. Wszyscy mówią, jak tu ciemno i tak dalej. Ja kurde ciemności się nie boję. Nie boję się, gdy ciemno jest. Reksio za rękę prowadzi mnie. Skorupi. Okej. Moodshot chyba cię rozwali. Błagam, kurde, ewoluuj! Na 34. Wiem, że gdzieś tam 40 ewoluujesz, ale zaznaczyłem wcześniejsze ewolucje. Żeby było, kurde, sprawiedliwie jakoś. Nie powinno to być super efektywne na tobie? Ty nie jesteś trujący czasem? Wiem, że jesteś robalowy na 100%. Chociaż... chyba jesteś robalowo... czarny murzyń. Więc no... Raticate. Już widzę, jak to dobrze się skończy. Dobra, na razie nie jest źle, bo on ma ten... chyba Hyper Funk czy Super Funk, które zmniejsza nam HP do o połowę. Bo tego użył, to by było zrąbanie. Nie pamiętam tylko, jak to jest wyliczane. Czy przez przez maksymalne HP, czy przez HP, które posiadam. Aqua Jet zawsze ma priorytet. To jest bardzo przydatny cios. O! Ja mam Kadabrę. Sucks to be you. Czy masz konfuzję czy coś? Możesz na tym? Nie, nieważne, nie dowiem się. Mi się wydaje, że Abra nie może żadnych ruchów się uczyć, dopóki nie ewoluuje. Ale oczywiście mogę się mylić. No, nigdy nie eksperymentowałem Abrą, żeby go, ten, wiecie, zostawić go w podstawowej ewolucji. Ponieważ zawsze chciałem, kurde, jak najszybciej go wyewoluować, bo z samym teleportem to nigdzie nie zajdziesz. Nie. O, siema! 1000 gold, please. Ohohoho! Finally, przyszedłeś. W końcu, od momentu, kiedy przyjechałem do tego kraju, zawsze próbowałem uczyć się nowych rzeczy. Trzymają kontesty w mieście? Jeżeli tak powiem, enfin, dam z siebie wszystko. Właśnie dlatego się tak ubieram. C'est une performance. Także uczę się bardzo mocno Pokémonów i stałam się gym leaderem. Jestem fabulous! Więc no, będziemy się lać. Ale ja wygram. Właśnie o to, właśnie to robią liderzy, no? Nie, liderzy przegrywają mi oddając znaki, Marshal. Psajdak. Kurde, 30? Oh fuck me! Chyba przesadziłem z treningiem. Właściwie nie, nieumyślnym treningiem. Ale fak, cieszę się. Tu pewnie... witaj. O, dostaniesz pierdziel Likitungiem. Warto używać Rock Smash czy Double Kick? Niech będzie. Slam. Tu... Double Kick może silniejsze będzie. Double Kick jest silniejsze. Uhuhu! Ty świnio! Jak śmiesz! No tak, zapomniałem. Thundershock. Jak możesz, kurde! Ech, Thundershock. Nie użyj czegoś wrednego teraz. O! Nie zabiję i tak. Masz, kurde! Jestem tak szybki, że aż szybko cię zaatakowałem. Houndoom! Który lepszy, kurde, Reksio?
Mój czy twój? Zastanawiam się. Czy warto jest... On ma Fire Fang i Bite, ale Houndoom jest i ognisty, i ten, i Pokemonem Mroku, więc nie ma mowy. Trochę się cykam, szczerze wam powiem. To może być kłopotliwe. Ile? 4? Okej. Zaraz! Cholera, no też prawda. Kurde, wiem, rozumiem! Obniż mu obronę, błagam. Dziękuję! Teraz się uzdrawiam. O kurwa, ale żebym się przestraszył, myślałem, że to krytyk będzie. Super, podjodujemy Oscara do zwycięstwa. On musi dostać tego expa. Okej. Boję się, że ten Houndoom użyje jakichś krytycznych ciosów i będzie po mnie. Znaczy po Oscarze. Taki mamy podjony, wszystko powinno być okej. Mam nadzieję. Nie popasz go. Okej, ile stracił? 40. Zmieści się chyba. Serio? Uzdrawiasz się? Jak śmiesz, gij! Mimo tego, że Houndoom jest bardzo fajny. Ale zaraz chyba nie będzie. O mój Jezu. Nigdy nie poddawaj się. Wiem. Chociaż no, zależy od sytuacji, w jakiej się znajdziesz i o co chodzi. Myślisz, że kurde, ja nie mogę się uzdrawiać? Cheaterze jeden? Dobra. Double kick. Już wygraliśmy. Udało się. W sumie niepotrzebnie panikowałem. W sumie nawet... I też wpasowałem się nieźle w jej levele. Nawet nie doczytałem, no. Już chyba po raz ostatni ten maksymalny tekst daję. Jestem zdumiona. Taki bardzo, bardzo silny. Ty i twoje Pokémony jesteście bardzo silni. Twoja moc jest niewiarygodna. Uhonoruję cię tą odznaką. Jest! Ta odznaka pozwala ci używać defoga poza walką, czyli także znanego jako najgorszy HM na świecie. Także możesz wziąć tą Technical Machine. To jest to, co myślę. Mam nadzieję, że to będzie coś, co myślę, że będzie dobrego. Hyper Voice. Straszący ruch. Może być bardzo krytyczny, bardzo często. Ale dobra, Hyper Voice, tak? To zobaczymy, ile w tym prawdy. A nie, jest. Uuu, 90. User lets lose a horribly echoing shout with the power to inflict damage. Wydaje mi się, że... Zaraz, to jest normalny atak, nie? Dajmy dla lalki. Nie może. Czemu miałoby tego nie umieć się nauczyć, no? Proszę. Przecież koty miauczą albo się drą. I wypluwają kłaczki. Oczywiście, że ona jest idealnym kandydatem na to, no. No ale trudno. W sumie też te HM i tak dalej, kompatybilność jest pomieszana, nie mam zielonego pojęcia, jak to się stało. Ale hej. Przecież Rexio Drillpack ma! Tym Houndoomem też mógłby się ten zająć, nie ma? Nie dałem ci Drillpacka?
Chwila, może w poprzedniej tej... Gdzie jest Drill Pack? Jak ja to dostałem? Blać. Nieważne. Myślałem, że przynajmniej ciosy będą się zgadzać z tym, co było wcześniej, ale wygląda na to, że się przeliczyłem. Jak zwykle. Ale trudno. Tak. Teraz niech Baphometta się wykaże. Mam nadzieję, że ewoluujesz bardzo szybko. Okej, ale teraz to, co najważniejsze. Gdzie trzeba teraz iść? Właśnie, przy okazji jeszcze ten tutorial, no nieco mówiłem wcześniej. To przy okazji pokażę wam, o co mniej więcej chodzi. Nie ty! Tak, to tutaj. Tak więc no, wiecie jak w tym, w trzeciej generacji były pokebloki i Berry Blender, które były bardzo fajną zabawą? Tutaj mamy kurde pieczenie babeczków, które aż tak fajne nie jest, ale pokażę wam jak to się robi. Hello! Tutaj możesz gotować jagody i zrobić z nich babeczki. Będziesz mógł później jakiegoś poka rozpierdzielić nożem i jego flaki wykorzystać potem, jak w tej bardzo, bardzo znanej paście. Aż kurde dech mi zapchało. Będę sam się bawił w to, ponieważ jestem sam. And I have no friends. Dobra, niech będzie. Można maksymalnie 100 babek mieć i można je karmić pokom i to im jeden stat kontestowy zwiększy, na przykład uroczość. To znaczy, że będzie lepiej w tej dziedzinie dawał sobie radę. Ale dobra. Raspberry went in. No tak, rozumiem. A no, trzeba tutaj dotykać jeszcze. W ten sposób. Robię sobie spiralę myszką, nie? Too fast! It will burn! Jest trochę wkurzające, szczerze wam powiem, te pieczenie babek, bo w trzeciej generacji mamy ten Berry Blender, no nie? Wystarczy kurde, że to będziemy wciskać A w odpowiednim momencie i będzie wszystko działać jak trzeba. Kurde, szybciej, do jasnej cholery! Wiem, że spali się, ja nie mogę, bo to jest kurde na myszce zrobione! Bladzio! Wiem. O, już gotowe jest. O Jezu Chryste, jak ty tak zmieniasz te pieprzone... Szybko, szybko! Jezu, nienawidzę minigierek DS-owych grając myszką. Done! Results. Drypofin level 4, nawet nie wiem co to kurde jest, ale walić to... Nie, nie będę, bo to jest wkurzające. Tak więc no. Dostajemy też automatycznie to. Smooth. O, właśnie to daje taką statystykę. Tamto dla Reksia. Tak. I to są... O, Reksio będzie piękniejszy. Żryj to kurde. I... No, stał się trochę piękniejszy. To nie jest, kurde, odpowiednia statystyka dla niego, znaczy odpowiednia ilość. On powinien mieć, kurde, do maksa, nawet poza maksem. Beauty was enhanced. Reksio zawsze był piękny. O, chwila, kurde, mogłem... Moment. Hello, jestem z Jubilife TV. Czy mogę ciebie, no... z tobą reportaż przeprowadzić? Dziękuję. Czy możesz opisać mi twoje uczucia o przygotowywaniu babeczek? To o nich myślę. Do widzenia. Dobra, teraz na serio. Gdzie mam teraz iść? Bo nie pamiętam za grosz. Za cholerę. Town map. Zobaczmy. Pastoria? Solacion Town. Tak czy owak, w
wiem, że tu będzie zablokowane. O, tutaj o. Właśnie, przecież kurde też ci jebani NPC-ci mi blokowali drogę. Zobaczmy, czy ciś debile się usunęli. O, tu spierdolili. Tym lepiej dla nas. Ale tu dalej stoją! Kurde, ładnie to tak torować jedyne drogi z tego miasta, jasnych cholery. Co jeżeli, nie wiem, ktoś dostawę pizzy przywiezie dla ludzi za darmo i nie będzie mógł przez takie dwie grube dupy przejść, to co wtedy się stanie? Pizza się zmarnuje. W sumie taki dostawca mógłby sobie ją sam zjeść. O! Toksik! Chcesz się napierdalać?